Chemia jest wszechobecna, towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia i każdy z nas ma z nią styczność na co dzień. Pewne procesy, jak i związki chemiczne, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, jak również zdrowie ludzi i zwierząt. Obecnie zadaniem chemików jest prowadzenie procesów i opracowywanie technologii w taki sposób, żeby były oparte na zasadach zielonej chemii i idei zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie kilkanaście lat w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności prowadzone są badania nad enzymatyczną syntezą dodatków do żywności, w których poszukujemy substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwutleniającym o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle spożywczym. Enzymy produkowane są przez wszystkie organizmy żywe. Przez komórki zwierzęce, roślinne, także mikroorganizmy. Komercyjni producenci enzymów to przede wszystkim mikroorganizmy. Z tego względu, że koszty produkcji takich enzymów są niższe, niezależne od warunków klimatycznych. Obiektem zainteresowania naszego zespołu, pracującego w Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, są drożdże lipolityczne z gatunku jarwy lipolityka. Produkują one enzymy lipolityczne, lipazy, które znajdują szerokie zastosowanie w syntezie w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Żeby otrzymać takie enzymy, musimy przygotować hodowlę mikroorganizmów. W tym celu odpowiednio przygotowane podłoże, dobrane warunkami i składem do danego mikroorganizmu, szczepimy danym mikroorganizmem. Ezy wyżarzamy, pobieramy biomasę drożdży ze skosu i szczepimy podłoże. Mikroorganizmy mają swoje optymalne pH podłoża hodowlanego, optymalne źródło węgla, azotu, a także optymalną temperaturę wzrostu. Dlatego też hodowlę prowadzimy w wytrząsarkach z inkubatora. Po określonym czasie hodowli biomasę namnożonych drożdży oddzielamy od podłoża hodowlanego poprzez wirowanie. Enzymy mogą być produkowane przez mikroorganizmy wewnątrzkomórkowo, wówczas znajdują się one w biomasie mikroorganizmów, albo też są one poddawane sekrecji do podłoża hodowlanego, wówczas znajdują się one w płynie pohodowlanym. W zależności od lokalizacji enzymu musimy te białka poddać odpowiedniemu przygotowaniu. Tak wygląda biomasa drożdży. Jeżeli enzymy znajdują się wewnątrz komórki, możemy struktury błonnej ściany komórkowej odpowiednio zniszczyć po to, żeby uwolnić enzymy z wnętrza lub też możemy oczyścić płyn pohodowlany, jeżeli były to enzymy zewnątrzkomórkowe. Reakcje enzymatycznej syntezy estrów przeprowadzane są w rozpuszczalniku organicznym. Zastosowanie płynu pohodowlanego wymaga więc usunięcia wody. Można to zrobić z wykorzystaniem liofilizacji, gdzie w tym procesie usuwana jest woda, dzięki czemu biokatalizator występuje w postaci proszku. Jak również biokatalizator można immobilizować, czyli unieruchomić na nośniku. Technika ta pozwala na otrzymanie trwałych i stabilnych enzymów, które można wykorzystywać wielokrotnie. Gdzie możemy wykorzystywać enzymy? Enzymy znajdują szerokie zastosowanie w syntezie związków przydatnych w przemyśle farmaceutycznym oraz w technologii żywności.
W Katedrze Chemii Instytucie Nauk o Żywności zajmujemy się syntezą nowych związków, które mogą znaleźć zastosowanie jako potencjalne dodatki do żywności o aktywności przeciwutleniającej oraz przeciwdrobnoustrojowej. Zajmujemy się konkretną grupą związków, a mianowicie estrami. Pokażemy dzisiaj przykład syntezy takiego estru. Będzie to synteza katalizowana przez lipazy produkowane przez hodowane przez nas drożdże. Substratami w tej reakcji będzie kwas hydrocynamonowy, jest to kwas karboksylowy oraz etanol, czyli alkohol. W reakcji katalizatorem będzie lipaza immobilizowana na nośniku. Produktem tej reakcji będzie ester. Oraz cząsteczka wody. Charakterystyczną grupą funkcyjną dla estru będzie wiązanie ostrowe, którego tworzenie będzie katalizował nasz enzym, czyli właśnie lipaza. Podsumujmy zatem. Substratami tej reakcji będzie kwas hydrocynamonowy, etanol. Katalizatorem będzie enzym lipaza, zaś produktem ester, hydrocynamonia, etyl oraz woda. Przygotujemy naszą mieszaninę reakcyjną. Substratami będzie kwas hydrocynamonowy, drugim z substratów będzie etanol. W naszym układzie potrzebujemy jeszcze rozpuszczalnika, będzie nim izooktan. I ostatni składnik układu, katalizator, czyli immobilizowany enzym. Tak przygotowaną mieszaninę reakcyjną wkładamy do inkubatora i inkubujemy przez określony czas w odpowiedniej temperaturze, która jest optymalną temperaturą do działania naszych enzymów. Techniki chromatograficzne służą do rozdziału składników mieszaniny, ale także do identyfikacji tychże składników. Rozdział następuje pomiędzy dwie fazy.
W naszym przypadku wykorzystamy technikę chromatografii cienkowarstwowej, aby śledzić postęp naszej reakcji enzymatycznej. Rozdział nastąpi tutaj pomiędzy dwie fazy. Fazę stałą. Fazę stałą będzie stanowił żel krzemionkowy naniesiony na naszą płytkę oraz fazę ruchomą. Fazą ruchomą będzie stanowił rozpuszczalnik dichlorometan, który znajduje się już w komorze chromatograficznej. Na płytkę zaznaczymy w zasadzie miejsca naniesienia próbki. Będziemy nanosili wzorzec substratu, oznaczę go literą S, wzorzec produktu, oznaczę go literą P oraz będziemy nanosili próbkę naszej mieszaniny reakcyjnej, oznaczę ją jako X. Naniosę teraz wzorce za pomocą cienkiej kapilary. Substrat. Następnie naniosę wzorzec produktu. Oraz próbkę naszej mieszaniny reakcyjnej. Teraz płytkę chromatograficzną umieszczę w komorze, w której już znajduje się rozpuszczalnik. W moim przypadku będzie to dichlorometan. Teraz następuje rozdział składników mojej mieszaniny pomiędzy dwie fazy. Jak już wspominałam, fazę stacjonarną, czyli żel krzemionkowy na płytce, oraz fazę ruchomą, czyli rozpuszczalnik. Ta analiza potrwa kilka minut. Czoło naszego rozpuszczalnika doszło już prawie do końca płytki, a więc mogę ją wyjąć z komory chromatograficznej. Zaznaczam miejsce czoła rozpuszczalnika ołówkiem. A następnie płytkę musimy wywołać, czyli zwizualizować miejsca, gdzie znajduje się związek na naszej płytce. Wykorzystam do tego lampę UV. Możemy zaobserwować miejsca, gdzie na płytce znajdują się nasze substancje. W przypadku mieszaniny reakcyjnej widoczny jest tylko i wyłącznie plamka na górze, którą obrysuję ołówkiem. W przypadku produktu widoczna jest podobnie plamka na górze płytki. W przypadku substratu widoczna jest mała plamka na dole. W związku z tym możemy ocenić, że nasza reakcja enzymatyczna przebiegła właściwie, a substraty uległy przemianie w produkty, dzięki obecności biokatalizatora, jakim były enzymy lipolityczne. Do oczyszczania estru posłuży chromatografia kolumnowa. Mieszanina reakcyjna, pozbawiona rozpuszczalnika, zostaje naniesiona na wypełnioną złożem cylindryczną kolumnę chromatograficzną.
zastosowanie odpowiedniej fazy ruchomej, jak i oddziaływanie związków zawartej w mieszaninie z złożem znajdującym się w kolumnie, pozwala na rozdział związków. W trakcie trwania chromatografii zbierane są frakcje tych samych substancji, które następnie są osuszane, rozpuszczalnik jest odparowywany, a powstający, otrzymywany związek jest wykorzystywany w kolejnych etapach naszych badań. Obecność enzymów w komórkach każdego organizmu żywego pozwala na przekształcanie związków, substratów w produkty i jest podstawą życia. Enzymy mają bardzo szeroki potencjał, który możemy wykorzystywać także dla ludzkości. Także w SGGW nie jest nam obca idea zielonej chemii, która zakłada takie planowanie eksperymentów, w których otrzymywane są znacznie mniejsze ilości toksycznych produktów. Ten kierunek badań będzie zdecydowanie kontynuowany przez nasz zespół.